Ten film, jak dla mnie, jest kwintesencją tego, czym jestem najlepszy, oczywiście w kinie, czyli kina tak zwanego moralnego niepokoju. A mowa o filmie Erratum z Tomaszem Kotem w roli głównej. Nasz główny bohater po wielu, wielu latach przyjeżdża do swojej rodzinnej miejscowości. Ma dla szefa załatwioną sprawę. Jest to związane z autem, nie ma co zagłębiać się w szczegóły. Ale niestety sprawy się trochę komplikują. Krótko mówiąc, musi zostać u siebie jeszcze parę dni dłużej i tak naprawdę nie jest mu to na rękę, ponieważ wyjechał stamtąd, chciał uciec, ale trochę się rzeczy zmieniają. Co się wydarzy, co się okaże, co się stanie, zobaczcie oglądając ten film, bo akurat ten film naprawdę warto oglądać. Chodzi mi o to, że Kot jest dobry. Wiem, brzmi to może dziwnie po facecie, który wystąpił w Hans Kloss, Stawka większa niż śmierć, ale nie zapominajmy, że też wystąpił w filmie Skazana Bluesa. I Kot, mimo tego, jakby nie zagrał, co by nie zagrał, w czym by nie wystąpił, jest dobrym aktorem. I tutaj pokazuje klasę, udowadnia, że on rzeczywiście zna się na rzeczy. Widać, że Kot pogadał sobie z reżyserem, ustalili dobrze, czego chcą od roli, jak to ma wyglądać. Akurat z tym w polskim kinie jest bardzo różnie i rzeczywiście wyszedł fajny film, fajna postać. Dlatego ja na mojej 6-punktowej skali daję temu filmowi 4, bo rzeczywiście fajnie wyszło, dobrze się ogląda, a co najważniejsze, film pozostawia obojętnym. Zadaję kilka pytań, jakich sami się dowiecie. Widać, że już od ładnych paru lat Tomasz Kot przeżywa szczyt swojej kariery, szczyt, wydaje mi się, możliwości, jest na topie cały czas, bo ostatnie kilka lat gra wszystko, po prostu bierze filmy jak leci, jedne lepsze, inne gorsze, wiadomo jak z tym jest. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Hans Kloss, zmierzyć się z postacią Brunera to nie było łatwo. Zmierzyć się z postacią Janka, to naprawdę ciężko. A i sam film taki sobie, więc na dwoje babka wróżyła. Aczkolwiek, to jest dobry aktor i rzeczywiście pokazuje, że ma możliwości. Dlatego dajcie mi znać, który film z jego udziałem podobał mi się najbardziej. Jest mnóstwo do wyboru, tylko nie piszcie oczywiście wszyscy, że Skazane na Bluesa. Tak, wiemy, film rewelacyjny, bardzo dobry, Kot też. Ale może też jakiś inny był film, który się wam podobał. Cokolwiek by to nie było, nawet jeżeli to jest rewelacyjny Skazany na Bluesa, zostawcie komentarz pod recenzją. Niestety bym zapomniał o aktorze, którego pamiętam od mniej więcej połowy lat 80. Wystąpił w takim filmie jak King Size, Wabank. Wy pewnie znacie go jako Paździocha. Pamiętacie go jako Paździocha z serialu kiepskich? Tam Marion Paździoch, a w życiu prywatnym Ryszard Kotys. Naprawdę rola... Chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że życia, ale na pewno rola rewelacyjna, jedna z ciekawszych ról w ciągu ostatnich 5 czy tam 10 lat. A niestety nie miał zbyt wielu możliwości wykazać się na wielkim ekranie, ale tutaj pokazał, że Ryszard Kotys to nie jest jakiś tam zdziadziały paździoch. Paździoch to jest tylko moja kreacja aktorska. Jestem Ryszard Kotys i wiem co, gdzie, jak. I znam się na tym. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania i subskrybowania. Ponieważ dzisiaj jest Boże Narodzenie, wszystkiego najlepszego z tej okazji, zdrowych, wesołych świąt wam życzę. My widzimy się za tydzień, czyli już po nowym roku, więc też hucznego Sylwestra, bawcie się dobrze i nie pijcie za mało, za wam super. I co? Widzimy się już za tydzień. Cześć!